Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj goście OX.pl, czyli Wiktoria Fober i Bartek Gwiazda. Bartek, ty masz tak na nazwisko, czy to jest jakiś pseudonim? To jest moje nazwisko i jednocześnie pseudonim artystyczny. A proszę, to super, to same gwiazdy dzisiaj. Wiktoria i Bartek, jesteście ponoć najpiękniejsi w naszym regionie. Stare czasy już chyba, przedawnione. Przedawnione, już się zestarzeliście i dlatego... Okej, okay, dobrze. Powiedzcie, co to były za konkursy w przypadku Wiktorii? Gdybyś mogła powiedzieć wszystkim, o jaki konkurs mi chodzi, ale nie tylko pewnie jeden, bo ty uczestniczyłaś w wielu konkursach takich, które polegają na pokazaniu urody. Akurat tutaj to był konkurs Miss Beskidów. Brałam udział w 2020 roku. No i udało mi się wygrać ten konkurs. A potem szczerze próbowałam do Miss Polski, aczkolwiek na półfinałach się skończyło, więc dalej nie szłam w to. Okej. Okay. A Bartek, to w twoim przypadku te dawne czasy, to co to był za konkurs? To był ten sam konkurs co Wiktoria, tylko że w męskiej kategorii i rok wcześniej, bo byłem jako Mister Beskidów 2019. No i również była próba podejścia jako dzieciaczek jeszcze bez wyników z matury, świeżo napisanej, do Mistera Polski, tam jakoś przygodę chyba chciałem złapać i się zapisałem. No i ale nie poszedłem w to w końcu, tylko bardziej wybrałem modeling, ponieważ no mimo, że mi tam mówiono takie różne komplementy i rzeczy, no to ja jednak wiem, że nawet teraz, te 3 lata później, mam bardziej chłopięcą urodę niż męską i modelingowo się bardziej realizuje niż jako minister. Okej. Okay. Wiecie, że wygraliście wtedy tylko dlatego, że ja nie startowałem. Macie tego tak, świadomość, tak? Tak. Więc ja postanowiłem, że jednak nie będę startował. Ani też w modelingu się nie odnalazłem, ponieważ jak sobie robię zdjęcia, to nigdy nic nie wychodzi. Dobrze, powiedzcie, jak wspominacie tamten konkurs i czy to wam cokolwiek dało, czy to było takie po prostu miłe doświadczenie i na tym się skończyło? Dla mnie to była na pewno fajna przygoda. To, co mi dało, to myślę, że najbardziej taką więcej pewności siebie, ale no myślę, że tyle. Większość taka właśnie pewność siebie, taka świadomość swojego ciała, myślę, że to mi to dało. Bartek, a ty? Dla mnie no to cała ta gala, która była w takiej pięknej, teatralnej bardzo oprawie na scenie w Bielsku-Białej. To był taki start właśnie z tą karierą, bo od tego się zaczęło. Jak przyszedłem na casting do agencji modelingowej, bo nie miałem co robić w sobotę i tako, żeby sprawdzić, jak to tam wygląda. No i się okazało, że no, coś tam we mnie drzemie, co właśnie od tej gali się zaczęło. Jakiś tam wykorzystałem jakoś to, że nie czuję bardzo, bardzo, bardzo presji, czy tam, czy, że ktoś patrzy, że nagrywa i jakoś tak tą pewność siebie sceniczną wykorzystałem i to była taka właśnie możliwość, żeby się sprawdzić w czymś nowym. I no, raz już poczułem krew, więc poszedłem w to, no i tkwię w tym do dziś i mam nadzieję, że to będzie moje zajęcie w przyszłości. Czyli widzisz siebie właśnie jako modela, tak? Który gdzieś reklamuje jakieś rzeczy albo pojawiasz się jako ładny pan w różnych miejscach. Czy miałeś jakieś takie doświadczenie albo czy miałeś już taką sytuację, że byłeś zdziwiony, że akurat to ty możesz w tym uczestniczyć? Nie wiem, reklamowałeś jakiś ręcznik albo jakąś szczotkę do włosów? Takiej sytuacji nie miałem. Byłem zdziwiony raz, kiedy nie wiem, czy można marki wspominać tutaj. No tak możesz trochę unikać, ale albo coś wspominać. Najwyżej wytniemy cię w całości. Okej, okay, no to powiedzmy, że byłem zdziwiony, kiedy się dowiedziałem, że chcą mnie do jednej z większych, z dwóch takich największych popularnych marek odzieżowych na świecie. Aha. Ta konkretnie była niemiecka i chodziło o zdjęcia na stronę internetową. Bardzo często potem dostawałem wiadomości, że ktoś po prostu szukał sobie ciuchów jakichś i mnie znajdował w galerii i się skupiali bardziej na mnie na ciuchach.
Aha, okej, okay. Dobrze. A ty, Wiktoria, masz albo miałaś jakieś propozycje dziwnych rzeczy albo takich niespodziewanych, które cię zaskoczyły? Raczej nie miałam takich propozycji. Jeżeli chodzi o modeling, to miałam może kilka takich sesji zdjęciowych bardziej aranżowanych, czyli na przykład sesja ślubna, albo gdzieś tam na jakiejś plaży, ale to nie jest tak, żebym faktycznie miała do czynienia na co dzień z tym modelingiem. Raczej nie idę w to już tak bardzo. Okej, okay. A na czym się teraz skupiasz? Właśnie jakie są twoje plany, marzenia, aspiracje? Teraz studiuję w Krakowie na Akademii Frycza i to jest organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. I na tym się skupiam, faktycznie podoba mi się ten kierunek i myślę, że mogłabym w przyszłości się związać faktycznie z jakąś produkcją filmową. Czyli będziecie można na planach filmowych albo telewizyjnych znaleźć jako organizator. Możliwe, że będzie można mnie znaleźć, bardzo bym chciała. Bartek, a ty coś studiujesz, czy tylko pokazujesz siebie? Przede wszystkim studiuję na katowickim AWF-ie, kształtowanie kadr dla sportu. Specjalizuję się w dziedzinie trenerskiej z piłki nożnej i oprócz tego po długiej dość przerwie wróciłem do trenowania, więc jakoś tak się bardziej wziąłem za siebie sportowo. No wiadomo, po tym okresie pandemicznym był taki zastój zarówno właśnie z tą pracą, sportem i modelingiem u mnie. No ale jakoś ten 2020 to chyba się zapowiada, że to będzie mój rok. I no oprócz tego studiowania właśnie się chwytam tych różnych takich prac dodatkowych. Okej. Okay. Słuchajcie, a jak zareagowali wasi znajomi? Bo i z Cieszyna jesteście, i z Ustronia, że zamierzacie pójść w tę stronę, że zamierzacie uczestniczyć w tym konkursie, a potem ewentualnie właśnie no, robić to, co robicie. Czy was wspierają, czy raczej mówią, a i tak się zestarzejecie, albo to nie ma sensu? Myślę, że znajomi raczej pozytywnie, aczkolwiek głównie wspierała mnie rodzina. I to faktycznie ogólnie ta decyzja, że tam pójdę, była bardzo taka niespodziewana, bo w sumie z dnia na dzień się zdecydowałam. I dzięki mojej trenerce tańca wtedy, bo ona się o tym konkursie dowiedziała. No i myślę, że głównie rodzina mnie wspierała i faktycznie mówiła, żebym przeżyła tą przygodę, że na pewno będzie fajnie, będę miała nowe doświadczenia. No i wzięłam udział wtedy. Bartek, a ty? Samą galą, czy w ogóle startem w konkursie, to pamiętam, że ja się tego na początku wstydziłem, bo to tak troszkę uważałem to jako za takie mało męskie, czy takie bardzo jakby pokazywanie siebie w internecie, coś takiego. I na początku się tego wstydziłem i bardzo długo, chyba najdłużej jak się dało, trzymałem to w tajemnicy. No ale w internecie no, nic nie zginie, także wypłynęła nam w końcu informacja. No i były głosy, wiadomo, były pozytywne i negatywne, ale te, które do mnie docierały, no to więcej to były takie słowa takiego zdziwienia, takiego pozytywnego, że coś ciekawego. Ale no, wsparcie na pewno rodziny też bardzo pomogło w tej gali, bo czasami czułem, że miałem takie momenty, że moje rodzeństwo starsze to po prostu bardziej tym żyje niż ja w pewnych momentach. No i tak, okay. Tak poszło. No wspomnieliście szczególnie Bartek o tych czasami negatywnych jakichś takich słowach krytyki. Ja myślę, że to też wynika z tego, że no, ludzie trochę zazdroszczą może, nie? Jakiejś tam prezencji i myślą i mówią to głośno, że a osoby, które pokazują się w konkursach piękności, to na pewno niewiele z intelektem mają wspólnego albo w ogóle z jakąś wrażliwością, ale chyba tak nie jest, nie? No to jest krzywdzące, jak wy na to patrzycie? Trudno wiedzieć właśnie, co kieruje tymi ludźmi, ale no wszystkim nie jesteśmy w stanie dogodzić, że tak powiem, więc raczej nie powinniśmy się tym przejmować zbytnio. I stereotyp, tak jak mówi tutaj Bartek. No, myślę, że tak. Że ci, co takie, chyba najbardziej krzyżące jest wśród kobiet, bo się mówi, że te ładniutkie to takie głupiutkie po prostu. Tylko ona nic nie potrafi, tylko pozować do zdjęć i ładnie wyglądać. No i to jest takie. A z drugiej strony, tak jak już wcześniej powiedziałem, dla facetów, że to jest niemęskie się tak pokazywać, że facet to dobrze wyglądać nie może. No i tak. Ale to chyba
to najbardziej jakby niemiłe komentarze to są takie za plecami, które do mnie nie docierały, a też się bardzo szybko odcinają takie rzeczy, jakoś nadszedł ten etap, że wiedziałem, że to jest takie coś mojego, że mi się to podoba i odcinałem się po prostu od takich negatywnych rzeczy i teraz już jestem na takim etapie, że mnie to nie rusza, a wręcz jestem dumny z tego, że to jest coś takiego rzadko spotykanego. No, na pewno częściej jest, mam tego świadomość, że częściej jest spotkać dziewczynę, modelkę, która potrafi się pokazać, a dla mnie to teraz już taki powód do dumy, że jest takie coś oryginalnego. Okej. Okay. Powiedzcie, co jest waszym kompasem w życiu, że tak to nazwę? Co jest jakąś wartością, której no, gdzieś tam chcecie podporządkować, czy po prostu do której chcecie dążyć, albo wartościami? Co jest dla was ważne w życiu? Ja w szczególności w życiu dążę do tego, żeby być szczęśliwa sama ze sobą. Aha. I po prostu, żeby być ze sobą w zgodzie, żeby żyć ze sobą w zgodzie. Więc to jest taka główna rzecz, do czego ja dążę w życiu. Mhm. A co to znaczy dla ciebie być ze sobą w zgodzie? Czyli na przykład, między innymi mogę tu dać przykład, że chciałabym faktycznie w przyszłości mieć pracę, z której będę zadowolona i będę po prostu z uśmiechem na twarzy do niej wychodziła. Mhm. I nie będę musiała narzekać, że jestem, że mi się nudzi, tylko po prostu będę z tego zadowolona. I ta produkcja, ta organizacja produkcji filmowej, telewizyjnej, no myślę, że to będzie dobre miejsce, w którym będziesz mogła też się pokazać. Myślę, że tak, bo też nie lubię tak siedzieć w miejscu, wszędzie mnie pełno trochę, więc tam myślę, że będzie ciekawie. Super, to stwórz proszę albo organizuj jakiś film albo serial dziejący się w Cieszynie na przykład. Po obu stronach Olzy będzie to ciekawe też miejsce, albo w Ustroniu niech ci będzie też, dobra. Bacek, a ty jakie masz wartości albo co dla ciebie jest ważne? Dla mnie przede wszystkim dobrze się czuć ze sobą i jakby zaplanować, poważnie przemyśleć. Celem dla mnie jest taka spokojna przyszłość, żeby nic nie działo, żebym nie musiał się za wiele martwić, żeby sobie zapewnić jakieś takie poważne czy szczęśliwe życie. Nie chcę tego tak bardzo poetycko jakoś umować, no ale tak, żeby mi się dobrze żyło, żebym nie miał za bardzo pretensji do siebie czy do kogoś wokół mnie, żeby właśnie takimi osobami się otoczyć. No i wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze do tego, także póki co to, co się dzieje wokół mnie, jak sobie żyję, jak sobie radzę i z kim przede wszystkim, no to myślę, że mi to wychodzi, więc na razie jestem zadowolony, a co mi przyszłość przyniesie, to mam nadzieję, że będę miał jakiś na to wpływ i oby był to wpływ pozytywny, że będzie mi samemu ze sobą i z bliskimi jak najlepiej. Okej. Okay. Dobrze, słuchajcie, to zapytam was na zakończenie tak, czy macie jakieś takie sytuacje w życiu, w których no nie do końca zrobiliście to, co chcieliście, to znaczy, że teraz z perspektywy czasu zauważacie, że gdzieś tam jakiś błąd się wkradł, bo czasami uczymy się na błędach, nie? Najlepiej jakby to były błędy jeszcze kogoś innego i tak chcę was zapytać, żeby przełamać takie pasmo sukcesów, i bo jesteście młodzi, piękni, inteligentni i tak dalej, ale czy mieliście taki moment, o którym możecie powiedzieć, że teraz tego żałuję, ale wiem, no już nie da się tego odkręcić, jak gdyby już nigdy w życiu nie popełnię takiego błędu, czy nie trzeba tego nazywać jakoś tak bardzo poważnie, że to był błąd. Ale coś, co nie do końca wam się udało. Ja akurat w życiu codziennym mam bardzo dużo takich rzeczy, których żałuję i uważam, że to były błędy, ale uważam, że to jest potrzebne, bo jeśli tego nie mamy, to tak naprawdę nie mamy doświadczeń. Więc moim zdaniem to, że robimy i popełniamy błędy, to wcale nie jest złe, a nawet powinno się popełniać te błędy. Okej, okay. A Wiktoria, jesteś w stanie jakąś taką rzecz powiedzieć, czy nie za bardzo, czy nie chcesz? Znaczy to tak raczej w życiu codziennym, tak z dnia na dzień, więc to nie przypominam sobie takich sytuacji, ale wiem, że jest bardzo dużo po prostu takich. Okej, okay. Bartek? Bardzo takich z życia codziennego za bardzo mi się nie przypomina coś takiego. Bardziej coś w stylu niedopatrzenia albo lenistwa, odpuszczenie czegoś i potem się żałuję, że mogłem to zrobić wczoraj albo coś. To takie bardzo drobne rzeczy typu
pójść na trening albo zrobić zadanie, czy nauczyć się do kolokwium. A z takich poważnych rzeczy, no to chyba to są głównie coś, co pewnego czasu tam, kiedy to się działo, typu na przykład wokół tego modelingu, ten kontrakt modelingowy za granicą, czy coś przy tej gali, to uważałem, że jest mi to niepotrzebne, albo po co mi to, jakoś dopiero z biegiem czasu, kiedyś tam potem, jak już się skończyło, że dotarło to do mnie, że w sumie to źle to oceniłem za szybko, że to jest naprawdę była fajna przygoda i na przykład potem żałowałem, że mogłem bardziej w pełni wykorzystać ten swój moment, ale no nie uważam, żeby to był jakiś błąd, tylko chwilowo byłem bardziej niezadowolony niż powinienem był być i jakby doceniłem potem, no jakby człowiek się podobno z wiekiem mądrzeje, ale to jest taki też głupia opowiastka. Potem doceniłem wartość jakichś tych rzeczy przykrych, które wcześniej mnie spotkały i to w sumie tyle. Nie potrafię sobie przypomnieć takiego jednego momentu. Okej. Okay. Jesteście po 20, prawda? To znaczy jesteście przed 30 i macie już skończone 20 lat? Tak. Okej, dobrze. No to razem mamy 150, to dobrze. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Życzę Wam powodzenia na studiach i we wszystkich przedsięwzięciach, jakie zamierzacie przedsięwziąć. I co? Naszymi gośćmi była Wiktoria Fober i Bartek Gwiazda. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.